Zawsze warto zderzyć się z kulturą, a w takiej formie myślę szczególnie, bo to dość rzadko spotykana forma. Teatr radiowy na żywo, więc no, bez żadnych oszustw aktorzy są te obnażeni. Można pomylić tekst, można, nie wiem, przewrócić szklankę z wodą. No, różne ciekawe rzeczy mogą się wydarzyć, ale tak naprawdę to, no cóż, historia prezydenta Starnkiewicza, któremu Warszawa zawdzięcza kanalizację i wodociągi. Taki naprawdę dobry początek tej naszej metropolii, no, która kiedyś, no, nie ukrywajmy, w czasach zaborów, no, była takim zachciankiem Polaków, a i też ich zaściankiem. No. Mieliśmy chcieństwo posiadania stolicy, a ona dość marnie się prezentowała. No i właśnie za sprawą prezydenta Starnkiewicza ta sytuacja diametralnie uległa zmianie. I mimo że on nie był Polakiem, ale Polacy uznali go za swojego prezydenta. No i to taka ciekawa historia, na którą myślę warto poznać. No i my ją dzisiaj będziemy Państwu przedstawiać za pośrednictwem teatru radiowego, na co serdecznie zapraszam.